wybieram się do tego Omzryku, Omzryk, czyli to ten nasz Sulejowski, w Sulejówku. To jest miejski zakład wodociągów i kanalizacji w Sulejówku. Oni mają taki teren i takie jakieś, o, taką posiadłość piękną tutaj. Którzy mnie nękają już od jakiegoś tam czasu i pismami i nie wiem, czymś tam jeszcze wymyślają jakieś faktury dla mnie. I zaraz będę prosił o rozmowę z panią dyrektor, będę nagrywał, bo nie liczę na to, że jak zadzwonię do nich, że oni nagrają. Tu jest miejsce takie dla mnie, to akurat będę tutaj się zatrzymam, wyłączam mi telefon, bierzemy dokumenty i idziemy. To jest pani Joanna Piłat. Pani Joanna Piłat wystawiła tą fakturę, czy tam, nie wiem, co, jakieś pismo. Dzień dobry. Czy pani, chciałem rozmawiać z panią Anną Piłat. Z panią Joanną Piłat, tak. Jest w dniu dzisiejszym nieobecna. Nieobecna? No kto ją zastąpi, bo pan co wysyłacie mi takie głupoty. Faktury jakieś tam nieuprawnione i jeszcze grozicie odcięciem mojej wody, z mojej posesji po pierwsze, a najważniejsze, że wysyłacie państwo swoich pracowników, którzy mi grożą karnie, grożą, że mi dokładnie przepierdolą, o tak dosłownie, przed moją posesją. Ja już napisałem do państwa, piszę korespondencję, wysyłam to poleconym. Państwo tak jakbyście w ogóle nie czytali, tak jakbyście państwo w ogóle ten... I brniecie jeszcze w tym swoim tym. Nie wiem, proszę pani, ja oddaję to, wczoraj dostałem, oddaję. Ja nie życzę sobie... Ale on jest nieprawdy, nie wie pan, co jest. No ja nie wiem, o co mi na to chodzi. Ja z panem nie mam... Ja z państwem nie mam umowy. Moja umowa z państwem wygasła już półtora roku temu ponad, kiedy państwo wysyłaliście swoich pracowników, żeby mi grozili, dlatego że używałem swoją wodę ze swojej studni do mycia mojego chodnika przed bramą. Przyszli i mi jeszcze grozili karnie i państwo nie chcecie ich wydać. Państwo ich tłumaczycie jeszcze i państwo jeszcze wysyłacie mi taką fakturę. O. To wezwanie do zapłaty. To wezwanie do zapłaty nieuprawniona. Po pierwsze, nie mam z państwem umowy. Umowa nasza wygasła. A po drugie, nie wiem skąd wyemigrowane jakieś tam kwoty tam stanu licznika. Jeszcze państwo w dalszym ciągu piszecie tutaj rozpoczęcie procedury zakręcania zasuwy domowej. Mojej wody. Państwo grożycie mi w dalszym ciągu zakręcanie mojej wody ze studni. Ale jeśli panu wysyłamy takie wezwania, to znaczy, że ma pan z nami umowę, nie została ona rozwiązana. Nie, ja rozwiązałem umowę półtora roku temu, dwa lata temu. A czy składał pan wniosek o rozwiązanie umowy? Złożyłem rozwiązanie umowy. Rozwiązałem umowę pismem do państwa, że rozwiązuję umowę z dniem takim i takim i to wysłałem poleconym pismem. W związku z tym, że państwo, tak jak mówię, przesyłaliście swoich pracowników, nie wiem, tego samochodu nie ma tutaj, którym podjechali pod moją posesją i mi grozili karnie, dosłownie grozili, że mi przepierdoli. O tak dosłownie, przepraszam, ja nie używam takich słów, ale tak mi jeszcze chciał wysiadać. A jak ja chciałem już dzwonić na policję, to zniknęli. Natychmiast zniknęli, ja to napisałem, opisałem państwu ten precedens i rozwiązałem umowę, a państwo w dalszym ciągu jakiś tam, nie wiem, jakiś stan licznika, nie licznika i tak dalej. Także
Proszę pani, tu pani ma moje dane. Ja nie życzę sobie takich korespondencji z państwem w ogóle. Albo państwo rozwiążecie ten problem z waszymi pracownikami, którzy są kryminalistami, którzy mi grozili, albo państwo, i dopiero dogadamy się w sprawie ten. Albo państwo po prostu, ja będę podawał państwa do sądu. Także ten. Tu pani ma moje namiary i proszę po prostu ten. Nie życzę sobie takich kopert. Przecież macie inne koperty. Co to za koperta jakaś? Ja już wystąpiłem. Ja już wystąpiłem do tego, bo wysłaliście państwo pismo do tej, ja nie wiem jak. Krajowy rejestr. Wysłałem pismo, że nie mamy żadnej umowy i tak dalej. Wyjaśniłem, bo wysłaliście pismo państwo do tego krajowego rejestru. Ale powiem pan tak organizacyjnie, informacyjnie, że faktury są zawsze z krajowym rejestrem długu. Mamy z nimi podpisaną umowę. Ale macie państwo inne ten. Po co to państwo mi wysyłacie? Tak, tak wysyłamy. Wszystkim tak wysyłamy. No to ja państwu dam. Jest jednolity wzór koperty. Nie, jeżeli państwo. To znaczy, ja już nie życzę sobie korespondencji z państwem, ale jeżeli państwo będziecie tego, to ja państwu zaprezentuję, dam ze 100 kopert takich bez tego, bez tych głupot takich, które tutaj... Ten, bo to jest tak jakby groźba. Jeszcze byś państwo... Nie, szanowny panie, to nie jest groźba, to jest informacja. Dobrze. W każdym razie nie życzę nawet takich informacji od państwa. I albo rozwiążecie ten problem ze swoimi pracownikami, albo ja naprawdę wystąpię, ja do tej pory nie wstrzymałem się od wystąpienia do prokuratury, bo to jest karane, wie pani, że to jest karane. I oni wiedzą, ci pracownicy wiedzą o tym. Był jeden świadek, jeden, który po prostu kierowca, który wyszedł już tam, on chciał mi tu tam coś, a drugi słuchał cały czas i ten, jest świadek. I państwo jeszcze tam mówicie, że rozmawialiście z nimi, że oni nie, bo oni liście i tak. Nie ma żadnych liści u mnie na podjeździe. Ja mam same iglaste drzewa. Nie ma żadnych liści. Bo powiedział, że liście tam gdzieś do kanalizacji. Jakiej kanalizacji? Woda to jest woda, która pływa do ścieków wodnych, do deszczowych, do deszczówki. To jest normalnie otwarte. Każda woda, która spływa z deszczu, czy tam ode mnie z tego, idzie do ścieków, a nie do kanalizacji. Jak do kanalizacji może iść? Bo tak tłumaczyli, że to do kanalizacji idzie, a ten. W każdym bądź razie ja już to ostatni raz jestem u państwa po prostu i nie będę już korespondował z państwem. Dziękuję pani bardzo. Z kim ja wam rozmawiałem? Z panią Beatą Kruk. Pani Beata Kruk. Dobrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No i tak to jest. Nagrałem tą rozmowę i będę to trzymał w tej chwili i ten. Nie chcę robić problemów, bo mogłem wystąpić do prokuratury właściwie w sprawie tych dwóch, bo odwróciłem się, jak mi groził i wyszedł z samochodu, prawie wyszedł z samochodu, już otworzył drzwi. A był od strony ulicy ten kierowca, bo oni jechali z lewej strony mojej bramy, to ja od razu chciałem zastukać do okna mojej córki, żeby tam wezwała policję, bo nie miałem komórki przy sobie, a odwróciłem się nagle, już ich nie było. A zatrzymali się, bo ja umyłem chodnik przed moją posesją, na którym nie ma żadnych liści. Ja nie mam drzew liściastych na posesji. Ani przy przystanku, bo moja posesja jest przy przystanku, ani przy przystanku, ani na mojej posesji. Same drzewa iglaste. I on mi tłumaczy, mówi, że ja po prostu używam wody. Ja mówię, nie, proszę pana, to jest moja woda ze studni, z mojej studni. Ale pan do ścieków kanalizacyjnych. Nie, proszę pana, albo pan nie wie, albo pan udaje wariata, bo to nie leci woda do ścieków kanalizacyjnych, tylko na ulicę i do ścieków deszczowych. Do kanalizacji deszczowej. W każdej chwili może padać deszcz i ten deszcz idzie właśnie do tej kanalizacji. Tak samo moja woda z umycia chodnika. Ano to ja, tam, co pan tam tego, to ja panu tam prze... I takie jakieś tam... Ten. I już chciał wysiadać i tam, a potem zniknął. Nie widzę tego samochodu, bo ten samochód to był taki z emblematami tego
właśnie tego omzryku, tego właśnie Sulejowskiego, ale nie ma go. Nie widzę, już byłem kilka razy i nie widziałem tego samochodu. W każdym bądź razie na tym kończę dzisiaj i to jest nagranie, będę trzymał po prostu cały czas, bo domyślam się, że gdybym dzwonił do nich i tam oczywiście jako instytucja powiedzą, że nagrana rozmowa jest i tak dalej, to mi nie udostępnią na pewno, gdybym powiedział to samo, co przez telefon, co teraz powiedziałem osobiście i nagrałem. Dziękuję bardzo. Przepraszam za no, takie nagranie właśnie, które jest nieuprawnione właśnie w tej chwili, bo to wolałbym nagrać coś pięknego i coś piękniejszego i tyle. Dziękuję bardzo.